Witam wszystkich na moim kanale. Z tej strony Magik. Moi drodzy, chyba dzisiaj nikomu nie trzeba przypominać, że dostaliśmy upadek kolosa, czyli nową darmową mapę, która jest już dostępna do pobrania, jeśli oczywiście mamy wykupione premium. No ale nie tylko, nie musimy posiadać premium, bo jeśli dokonaliśmy zamówienia przedpremierowego, czyli tak zwany preorder, to także mamy do niej dostęp. Ja niestety, jak to widać po gameplayu premium, nie posiadam, zamówienie swoje przedpremierowe wycofałem, więc no niestety będę zmuszony pobrać sobie ten dodatek dopiero 20 grudnia, jak będzie on dostępny dla wszystkich. Dla zwykłych zjadaczy chleba, no ale szczerze mówiąc, jakiejś większej rozpaczy z tego powodu tutaj nie odczuwam, bo wciąż podstawka mi się nie znudziła. Owszem, wiadomo, jest fajnie, jest dostać coś nowego, tym bardziej za darmo, no ale w tym przypadku uważam, że jest to tylko jedna mapa, nie trzy, więc jakoś ten tydzień przemęczę. Zresztą już za niedługo święta, więc tego czasu nagranie też będzie wtedy. Więcej. Niestety obawiam się, że wraz z nowym dodatkiem pojawią się także pewne problemy, czyli do 20 grudnia będzie troszkę nam ciężej ze znalezieniem pełnego serwera, chociaż i teraz już jest w sumie coś na rzeczy, no bo jak sami wiecie liczba graczy w Battlefield 1 wciąż maleje. No i zdarza mi się wbić na serwer, gdzie z jednej strony jest 30 gracza, po mojej stronie tylko 20. No a teraz właśnie jak wypuścili nowy dodatek, mimo że jest on za darmo, no to wiadomo przez pewien czas znów niestety on podzieli graczy, no bo ludzie, którzy mają premium, no i dokonali zamówienia przedpremierowego, przeniosą się właśnie na tą mapkę z nowego DLC. Może i tak nie będzie, no ale niestety w poprzednich częściach tak było, więc poniekąd... Jest to poparte pewnym doświadczeniem. Miejmy nadzieję, że w tej części będzie inaczej. Mapy tutaj opisywać chyba nie będę, no bo wszystkim jest już wiadomo, że jest to lokacja Singla z Krew i Błoto, tej ostatniej misji, z której, w której musimy znaleźć cewki do Czarnej Besi. Jedyną zmianą w niej jest oczywiście wrak sterowca który jest usytuowany na samym środku, gdzie także umiejscowione są dwie flagi. I co jest też śmieszne i warte nadmienienia tutaj, że słyszałem już odgłosy niezadowolenia, że jest to tylko jedna mapa, że DICE się nie postarała, bo oczywiście mogli dać trzy, a dali jedną na dodatek jeszcze z fabuły, nad którą nie musieli zbytnio pracować ale ja wam powiem, że ja do tego grona nie należę i cieszę się, że content darmowy jest w tej grze. Niestety jest on ubogi, ale jest. Jak to zazwyczaj bywa, dostaliśmy także nową broń wraz właśnie z upadkiem kolosa, a dokładnie gadżet i jest to kusza, Miotająca dwa rodzaje granatów, przeciwpiechotne oraz przeciwpancerne, i jest ona na wyposażeniu w klasie wsparcia bez żadnych kryteriów do odblokowania. Możemy sobie ją wyposażyć od razu, jak tylko pobierzemy sobie ten dodatek. I ja tutaj o niej nie będę się tutaj rozwodził, nie będę dużo mówił, bo zapewne jest już mnóstwo materiałów, które zdążyło się do tej pory ukazać na ten temat. Nawet wyszły takie, które mimo że jeszcze nie było nic wiadomo, ale się ukazały. No bo przecież każdy musiał coś powiedzieć przez 5 czy 7 minut, no bo to przecież kusza najbardziej przydatna i najbardziej wyczekiwana broń. Ja tylko tutaj powiem, że. Naprawdę brakowało nam jeszcze jednej rzeczy, która przyczyni się do jeszcze większego spamu granatami. Naprawdę mało tych granatów mamy w grze. I darujcie mi mój sarkazm, ale powiem, że ja wiem, że klasa wsparcia potrzebuje nieco więcej środków do zlikwidowania zagrożeń, jakim są pojazdy, ale w tym przypadku jakoś tego nie widzę, czy może raczej nie wierzę, żeby ta kusza była wykorzystywana przez graczy stricte, tylko do tego celu. I myślę, że przez tydzień albo nawet i dłużej będzie bardzo dużo osób ganiało właśnie z tym gadżetem. Oczywiście, wraz z dodatkiem dostaliśmy także wiele zmian w rozgrywce, w mechanice oraz w fizyce gry, o których dzisiaj pokrótce Wam opowiem. Niestety, może być to troszkę chaotycznie, ponieważ materiał robię całkowicie w biegu, bez zbytniego przygotowania. Jak zwykle, wszystko zostawiłem sobie na ostatnią chwilę. Także mam nadzieję, że te moje jąkanie i Chwilę przy stopu, jakoś mi to wybaczycie, i ja tutaj wymienię tylko kilka rzeczy, które są dla mnie interesujące, ponieważ lista jest naprawdę bardzo, ale to bardzo długa. No, ale jeśli ktoś jest ją tam bardzo zainteresowany, to oczywiście zostawię link w opisie filmu, żeby spokojnie sobie można było to przestudiować. I pierwszą zmianą, czy raczej może poszerzeniem, rozgrywki jest dodanie nam nowego trybu gry, w którym będziemy grać standardowym wyposażeniem żołnierza danej frakcji. I w tym trybie wszystkie zestawy mają dostęp do standardowego karabinu, który dostalibyśmy służąc w wojsku danego kraju. Na przykład brytyjczycy będą mieli Smile Mk3, a Niemcy Gewera. I co warto też dodać, że te karabiny nie są wyposażone w optykę. Jak na razie. Niestety ten tryb nie jest dostępny dla wszystkich trybów gry. Jeśli ktoś ma prywatny serwer, nie będzie mógł sobie tych ustawień zastosować, ponieważ Dice obawia się, że wpłynęłoby to negatywnie na role bojowe, jakie mają klasy właśnie w Battlefield 1. I myślę, że ten tryb naprawdę będzie bardzo pasował wszystkim entuzjastom Wielkiej Wojny, a którzy narzekali, że Battlefield 1 bardziej przypomina Drugą wojnę światową pod względem właśnie ilości broni automatycznej. I duże zmiany też będą na konsolach, ponieważ Dice posłuchała wreszcie próśb graczy no i zmieniła mechanikę pomocy celowania i wielu graczy narzekało na to, że jest ona zbyt mocna i bardzo przeszkadza nam w celowaniu, ponieważ czasami wystarczyło tylko zacząć strzelać koło wroga, żeby ten mechanizm zaczął nam działać. No i teraz to wszystko zostało nam zmienione, ma być to bardziej intuicyjnie. W tym momencie nie wiem jak to jeszcze wygląda, ponieważ nie miałem okazji pograć. No, ale jest też wiadomo, że dodano nam opcję możliwości dostrojenia sobie tej pomocy, czyli możliwość określenia sobie strefy martwej, w której ta pomoc w celowaniu nie będzie nam się włączać. Dostaliśmy również poprawkę do pojazdów, na którą powiem Wam szczerze, dość długo czekałem i kilka razy, zresztą o niej wspominałem, a mianowicie wreszcie będzie koniec z Hetglitchem w pojazdach i wiele osób. Nie zdawało sobie z tego sprawy, że w pojeździe w trzeciej osobie można było sobie swobodnie strzelać nad obiektami, które gdybyśmy byli w pierwszej osobie, blokowałyby nam widzenie, no i oczywiście możliwość strzału. Teraz zostało to poprawione, no i wreszcie usunięto head glitche. Mam nadzieję, że jeszcze to także zrobią dla żołnierzy, no ale w tym momencie przynajmniej jedną sprawę mamy z głowy. Jak już jesteśmy przy pojazdach, no to także. Okręt lądowy, czyli landship, dostał buffa, i w sumie myślę, że jest to chyba dobra i konkretna zmiana, ponieważ gracze bardzo rzadko wybierali ten pojazd. Zresztą nie ma się w sumie chyba co dziwić, ponieważ nie miał on szans z ciężkim czołgiem, czy lekkim pod względem właśnie swojej przydatności na polu bitwy. I teraz ten właśnie nasz okręt ma większe opancerzenie, które jest takie samo jak w ciężkim czołgu. No, i oprócz tego możemy sobie jeszcze wybrać 20 mm działko zamiast lekkiego karabinu maszynowego. I jak już jesteśmy przy zmianach, no to także kilka broni się ich doczekało. I może zaczniemy sobie tutaj o te strzelby, ponieważ wielu graczy narzekało na to, jak A10 jest silna. A co za tym oczywiście idzie? Większość ludzi, w tym także i ja, wybierało tylko tą broń, szczególnie na mapkach takich jak Las Argoński czy Salonowy. Blitzkrieg. No i aby temu zapobiec, DICE zmniejszyło maksymalną odległość, która jest potrzebna do zabicia przeciwnika jednym trafieniem. To oczywiście odnosi się do strzelb, które używają śród, czyli model 10A Myśliwska oraz Obrzyn. Także takie są poprawki w strzelbach, ale za to w bronie, w klasie wsparcia, otrzymały znów poprawę. Naprawdę dobra zmiana i dodano korekty, dzięki którym wydajność tych naszych karabinów maszynowych ma być tym razem większa oraz bardziej spójniejsza na bliskim i średnim dystansie, szczególnie dla tych, które nie używają przyrządów optycznych. Teraz właśnie te wartości są praktycznie. Takie same dla wszystkich LKM-ów. Oprócz tego zmniejszył się także czas przegrzania w Luis MG z 35 do 50 kul, a także został nam zredukowany czas Przeładowania dla niego do 2,85, gdzie poprzednio wynosił 4,5 sekundy. Troszkę tych zmian jest, no i obawiam się, że czasu by nam nie starczyło w materiale, żeby wszystkie je tutaj wymienić, więc jeśli lubicie używać klasy wsparcia, odsyłam do linku, który znajduje się w opisie. I na sam koniec zostawiłem zmiany w medyku. Teraz został nam tam wprowadzony czas, tak zwany czas ochłodzenia do naszej strzykawki, czyli teraz będziemy musieli odczekać pewną chwilę pomiędzy następnym jej użyciem. No ale w sumie nie ma co się zamartwiać, ponieważ ta cała zmiana jest nieznaczna i przeznaczona jest tylko po to, żeby zapobiec ożywieniu kilku żołnierzy w bardzo krótkim czasie, co czasem, jak sami wiemy, przy przejmowaniu punktów jest naprawdę upierdliwe, bo właśnie zabiliśmy 5 osób, a pojawia się medyk no, i ożywia wszystkich. Cały ten czas schłodzenia można oczywiście sobie obiec, jeśli w pobliżu jest skrzynka z amunicją. Ten czas, czyli ta mechanika, nie będzie nam wtedy działała, czyli dzięki temu klasa medyka oraz wsparcie mogą ze sobą tutaj współpracować, żeby bardzo szybko ożywić dużą liczbę żołnierzy. Także to by było w sumie na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że on się podobał. Jeśli tak, to zapraszam oczywiście do polubień, piszcie swoje zdania i komentarze na temat nowego DLC, czy Wam się podoba, czy podobają się Wam zmiany w tej grze, a ja już się z Wami żegnam, no i do zobaczenia w następnym materiale.